Pokażę wam cały motek, bo mam akurat. To znaczy miałam, dopóki zonda mi nie ukradła. W każdej mordzie dobrze w porcie. Tak gryzie karton od Walentyny z Włóczkomaniaczki. Tam tu miał czy po włóczkę. Cześć, ja mam na imię Małgorzata, a to jest Rysiołek. Witam was dzisiaj w odcinku, w którym pokażę zaległe udzierki, ale nie wszystkie, dlatego że połowę sobie zostawiłam na kolejny odcinek, po to, żeby ten nie trwał godziny, ale też dlatego, że te, które wyselekcjonowałam na kolejny odcinek, są związane z różnymi akcjami, kalami, akcjami pomocowymi i różnymi wydarzeniami, które działy się w takich grupach bardziej zorganizowanych niż moje osobiste dzierganie. Dlatego dzisiaj pokażę wam to, co robiłam sama dla siebie i dla bliskich, a w przyszłym odcinku opowiem o różnych wydarzeniach, w miejscach, w których byłam. Dlatego możecie uznać, że połowa udzierków będzie w tym odcinku, a mniej więcej tyle samo będzie w kolejnym. Jak pamiętacie, na moim kanale trwa taki konkurs roczny, w którym można zgadywać, ile udzierków zrobię. Oczywiście obstawiać można było tylko w pierwszym miesiącu, w którym zaczęłam vlogowanie, czyli do końca lutego. I te wszystkie osoby, które strzeliły, jakoś wytypowały tam pod tamtym odcinkiem z lutego. Tutaj wam podlinkuję, jeśli ktoś jest nowy na kanale i go nie oglądał, to był odcinek o moich planach dziewiarskich. To tam różne osoby podawały różne wartości. Kilkanaście, 20, nawet śmiałkowie 30 kilka obstawiali. Także zobaczymy. Dlatego ja numeruję te udzierki. I ostatnim razem, jak wam pokazywałam w ryziowlogu 10, to skończyłam na gotowym udzierku 10. Zaskoczenie? Czy kogoś to dziwi w ogóle? Nie, dobra. W ryziowlogu 10 skończyłam na udzierku 10. I teraz czas na kontynuację. Udziergiem 11. jest sukienka z całego poprzedniego odcinka. Tutaj się gdzieś pojawi pewnie odnośnik, gdyby ktoś pragnął teraz obejrzeć. To jest sukienka Linea Dress ze wzoru marki Sadness Garden i robiona z włóczek przewidzianych na tę sukienkę, czyli z Mandarin Petit i Thin Linę. I tej sukience poświęciłam cały odcinek, także nie będę się teraz rozwodzić. Numer 11, Linea Dress, koniec. Numery 12 i 13. Teraz zastanawiam się, czy je połączyć, dlatego że to są dwie bluzki, które powstały w ramach testów dla kroszetek. Już wam wspominałam, że myślałam kiedyś, że mi dziewczyny opchną Thermomixa, a one mnie zaprosiły do testowania ich wzorów. Opowiadałam wam to właśnie chyba w ryziowlogu 10. No i te testy idą tak, że co jakiś czas tam robię. I latem akurat było zatrzęsienie letnich udzierków. I pokażę wam, może zacznę od tego, co mam na sobie. Pokażę wam kilka zdjęć tutaj, jak to wygląda w pełnej okazałości. To jest top Malina i to jest część letniej kolekcji kroszetek. Wykonany jest z włóczki Drops Bell i tutaj, jak widzicie, już możecie poznać po tym moją oszczędność, że ja pragnęłam w pierwszej kolejności wykorzystać motki z poprzedniego topu kroszetek i to był ten kolor róża migdałowa, więc postanowiłam, że dokupię tylko szacunkową ilość dodatkowych motków w tym drugim kolorze. Zostało mi go tyle. To jest numer 24. Szary, brudny beż. Tak bym to nazwała. Ale spoko, da się to ograć. Ciepłym makijażem i dodatkiem właśnie tych pasków i ciepłymi dodatkami da się to ograć. Jak widzicie, dzisiaj idealnie mi pasuje ten kolor róża migdałowa do kolczyków. I teraz będzie dygresja. W ostatnim odcinku, jak mówiłam o prezentach dla mnie, zapomniałam o jednym z najważniejszych prezentów. Magda z kanału Przykusy dała mi nie tylko filiżankę, świeczkę i znaczniki, ale też te kolczyki w kształcie dyni w najmodniejszym kolorze tego sezonu, czyli w bordzie. I uwaga, teraz dedykuję powiedzonko Magdzie pudl Megi. Magda, powiedziałam w zeszłym roku, jak się spotkałyśmy na targach we Wrocławiu, każdej mordzie dobrze w bordzie. To było odnośnie tego, że sobie kupowała bordowe i się zastanawiała, czy jej pasuje. I mówi, no a w sumie jak to mówią, każdej mordzie dobrze w bordzie. No wychodzi na to, że chyba tak, bo ja bym w życiu nie powiedziała, że to jest kolor dla mnie. Nie miałam nigdy nic bordowego i jakoś mnie nie ciągnęło do tego koloru, ale widzę, że dobrze mi w tym kolorze. No to jest akurat jakiś taki czekolado-brązo-brudno-różo coś, ale to jest ewidentnie bordowe. Te kolory wyglądają na prawie takie same. Także Magda, bardzo cię przepraszam, że zapomniałam o jednej z najważniejszych rzeczy w tym prezencie. Czyli o kolczykach, dyniach. Wiecie, jakie kocham dynie. Nie wiem, czy wiecie, ale ja uwielbiam dynie, po prostu uwielbiam. Na
Nawet mam na balkonie, mimo że jest listopad, już prawie przemarzają. Dalej trzymam dynie dekoracyjnie, ale prędzej czy później wylądują w jedzeniu, już część wylądowała w garach. Także. No ale wracając do maliny, no to tutaj będą się wyświetlać moje notatki. Tutaj się będą wyświetlać różne zdjęcia. Moje doświadczenia z Drops.bl już Wam opisywałam właśnie w rysie w roku 10. Lubię tę włóczkę. W moim rozmiarze na szydełku trochę te ubrania wychodzą ciężkawe, ale nie przeszkadza mi to. Jak widzicie, ten top jest nie tylko na lato. Teraz, żeby sobie dogrzać plecki i przód i korpusik, to można go założyć. Jest też wiązany i regulowany, tak jak poprzedni top, który Wam pokazywałam. I z tyłu są dwie opcje wykończenia. Można zrobić takie tasiemki wiązane albo na guziki. Ja w moim rozmiarze zdecydowałam się na guziki, dlatego że wygląda to bardziej estetycznie. Nie chciałam takiego efektu, wiecie, takiej szynki w siatce z tyłu na plecach. Też obawiałam się, że ten przód będzie jakoś pracował i destabilizował ten top. Więc w tym największym rozmiarze, bo to jest największy rozmiar w kroszetkach, ja zdecydowałam się na zastosowanie guzików. I we wzorze jest również to wykończenie guzikowe opisane. Także Daria przewidziała wszystko. Bardzo lubię ten top. Miałam go kilka razy na sobie, latem 2-3 razy i teraz pierwszy raz go mam na sobie zimą. Także top się dobrze nosi i zimą, i latem. I jeśli ktoś z Was chciałby kupić ten wzór, no to jest dostępny na stronie kroszetki.pl. I udzierg 13, czyli w tej parze 12-13, właśnie widzę, że chyba jest na lewej stronie. No. Dajcie przewrócić na prawo. To jest bluzka, którą Wam pokazywałam w trakcie robótki w rysie w roku 10. Ale tam widzieliście tę bluzkę, jak była tylko topem bez rękawów w trakcie roboty. Tutaj Wam pokazuję, to też jest Drops.bl, ale nie wiem, który kolor z tych niebieskich, bo tam ciężko przewidzieć. Jeśli kogoś bardzo interesuje, który to jest kolor, to napisz w komentarzu, ja znajdę w historii zakupów we włóczykikach i wtedy napiszę dokładnie, który to jest numerek, bo teraz nie pamiętam. To jest bluzka o nazwie Motylek. Dlaczego motylek? Dlatego, że ma takie rękawy motylkowe. I one we wzorze są jednokolorowe, ale mi się kończył niebieski, a miałam biały. Więc zaczęłam kombinować, że ten panel zrobiłam biały i potem co kilka rzędów zmieniałam z niebieskiego na biały. Robienie tych rękawów jest naprawdę proste, wszystko jest ładnie opisane we wzorze. Autorką też jest Daria z Kroszetek. I tutaj trochę popłynęłam, bo strasznie, mimo że robiłam tym samym szydełkiem, co poprzedni top, tutaj Wam wstawię, dokładnie ta sama włóczka, to samo szydełko, to jakaś musiałam być bardzo zrelaksowana, dlatego że strasznie taki wyszedł przezroczysty. Mi to nie przeszkadza. Ja lubię mieć przewiew. Też jestem w takim wieku, że mi to wszystko jedno, czy tam ktoś to nie widzi, czy nie widzi. Najważniejsza jest moja wygoda. Widzę, jak mi włosy latają tu, ale wiecie co, są prosto po myciu i teraz mam taką szopę. Musiałam je spiąć z tyłu, bo inaczej to by opakowały wszystkie. Widzę teraz, jak macham tą bluzką, jak mi latają te płatki. Na dole są takie tasiemki do zawiązania kokardek. Pokażę Wam zdjęcia tutaj, które były robione w bardzo, ale to bardzo upalny dzień. To widać po mojej fryzurze na tych zdjęciach. Włosy są oklepnięte na maksa. Byłyśmy wtedy na spotkaniu dziewiarskim w takim parku w Krakowie i potem poszłyśmy do restauracji i właśnie w tej restauracji już byłam taka opocona po tym parku i wtedy zrobiłyśmy kilka zdjęć tej bluzki, bo wnętrze tej restauracji było bardzo ładne. Jeśli chodzi o ilość włóczek potrzebnych na ten top, to szczerze mówiąc to nie pamiętam, ale wszystko jest we wzorze, bo trzeba było go wytestować, bo to był oczywiście test. Więc potwierdzona ilość na rozmiar XXL będzie we wzorze na motylka, też na stronie kroszetki.pl. Także to są takie dwa dość bliźniacze projekty z tej samej włóczki, z tej samej co też ten pierwszy top o nazwie Falbanka. Więc jak widzicie, to było lato obfitujące w udzierki z Drops.bl. Zobaczymy, w przyszłym roku dam Wam znać, jak się noszą, no bo zdążyłam je założyć po 2-3 razy dosłownie każdy z nich. Te topy, które można założyć na jakąś bluzkę, pewnie będę nosić jeszcze też zimą. Natomiast motylek idzie do szafy do następnego lata prawdopodobnie. Latem, też w lipcu, zaczął się Cal u Stevena Westa. Mystery Cal, czyli nie wiadomo było, co z tego wyjdzie. Co tydzień była jedna wskazówka, Cal trwał miesiąc. I wiadomo było, że będą to skarpetki. Ja się zapisałam do tego Calu. Powiem Wam, że
pierwszym tygodniu zastanawiałyśmy się z koleżankami, jak z tego wyjdą skarpetki. No ale byłam cierpliwa, robiłam i w końcu zrobiłam. Uwaga, pokazuję, to jest totalne szaleństwo. Ponieważ skarpetki są akurat w trakcie chodzenia, to nałożyłam je na blokery, ale są takie troszkę luźniutkie, dlatego że nie są bezpośrednio po praniu. To jest skarpetka numer 1. Na razie obejrzyjcie sobie, a potem wam powiem, co to w ogóle jest. Wygląda w ten sposób. To jest cholewka, ściągacz, piętka robiona ściekiem francuskim i tutaj osobno stopa, osobno takie do wierzch stopy, tak? Z takich trójkątów, też Francuzem. I tutaj mamy skarpetkę numer 2. Będę trzymać tą, ale chciałabym, żebyście zauważyli, że są różne kolory zupełnie. Te skarpetki są zupełnie różne. Znaczy z tego samego motka, z tego samego zestawu włóczek, ale zupełnie inaczej ułożyły się kolory. Tutaj cholewka ma czarne glizdy. Nie wiem, jak to się nazywa, fale chyba, ale my to nazywamy glizdy. Więc czarne glizdy tutaj są. Tutaj cholewka jest zielono-fioletowa. Tutaj jest jednolita czarna. Pięta ściekiem francuskim, tu jest fioletowa, tu jest zielono-fioletowa. Dokładnie widać fajnie, jak przechodziła włóczka w tym motku, który wam zaraz pokażę. Tutaj jest takiego ciemnozielonego przez morski, a to już nie, to już musiałam dodać później. Natomiast tutaj widać, jak przechodziła od takiego ciemnofioletowego przez taki błotnisty po jaskrawo-zielony, o taki. I teraz tak, jeśli chodzi o wykonanie tych skarpetek, to pierwszym krokiem była ta cholewka. I robiło się ją na płasko i zszywało i-cordem tutaj. Także to był taki prostokącik, który na koniec się zwijało w rulon i łączyło tym właśnie i-cordem. Tutaj. Kolejnym krokiem było dorobienie ściągaczy. Kolejnym krokiem było zrobienie pięty. Tak, już pamiętam. Zrobienie pięty do tego momentu. I potem robiło się cały przód z takich trójkątów. Dołączało się tu. I w pewnym momencie ta skarpeta wyglądała tak, że miała tutaj cholewkę i z przodu zwisała taka długa klapa. I potem do tej klapy dorabiało się całą podeszwę, łącząc tutaj w tych miejscach, podbierając oczko i łącząc. I jakoś na samym końcu były palce, ale już nie pamiętam jak. Wzór był naprawdę wymagający. Teraz z perspektywy czasu, gdybym wiedziała drugi raz, że on będzie tak pracochłonny, zwłaszcza ta część, te glisty, och, ta cholewka, i zawijanie tych glist to była po prostu męczarnia dla mnie. Być może to jest też kwestia kolorów, bo tam trzeba było podbierać bardzo dużo oczek i to było naprawdę trudne. Ale nauczyłam się kilku technik i z tego, co mówił Steven West, w tych wzorach też chodzi o to, żeby poznawać i uczyć się nowych technik. I na przykład ja poznałam Provisional Cast On i bardzo mi się podoba ta technika. Jest mega prosta. I to jest takie tymczasowe nabranie po to, żeby potem coś jeszcze dorobić. I tutaj właśnie był z jednej strony ten Provisional Cast On, właśnie po to, żeby potem podebrać i zrobić ściągacz, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli chodzi o rozmiar, to są to kolejne skarpetki, które pasują zarówno na mnie, jak i na mojego męża. Nie wiem jak to jest, a naprawdę mamy różne rozmiary. Wyszło jak wyszło, oboje możemy nosić. Różnica jest taka, że ja mam grubszą łydkę i u mnie się po prostu faluje. A na moim mężu, bo na chudej łydce jest po prostu wyciągnięta w ten sposób. No generalnie skarpetki są wieloosobowe dla całej rodziny. Jeśli chodzi o dobór włóczek, to już wam mówię, co wzięłam. Jeden kolor, ten czarny, to jest opal. Po prostu skarpetkowa z opala. I na początku muszę powiedzieć, że nie byłam zadowolona z tej włóczki, dlatego że rozpoczęłam od tej skarpetki. I ta struktura, tutaj wam pokażę tak z bliska, że ta skarpetka, ona jest taka strukturalna bardzo, spowodowała, że uznałam, że ten opal jest strasznie szorstki i gryzący. I no nie podobał mi się. I byłam zdziwiona, że to jest taka topowa włóczka wśród skarpetkowych, bo w ogóle nie byłam zadowolona z tego, jaka ona jest w odczuciu. Teraz już jest po jednym albo dwóch praniach, także już jest teraz inna. Wtedy wydawała mi się taka sztywna, szorstka i jeszcze mi się rozdwajała podczas pracy. No ale nadszedł czas zrobienia drugiej cholewki i ściągacza.
I jak zaczęłam przerabiać tutaj tego opala, na tym ściągaczu, to okazało się, że to jest normalnie miękka włóczka skarpetkowa i bardzo porządna. I zrozumiałam, dlaczego ona jest lubiana przez skarpeciary. One się nazywają kolor... Zawsze mam problem z tą nazwą. Color opportunity socks. Tak. Zawsze muszę zacząć od słowa opportunity, czyli pokażę wam tłumaczenie. Możliwość. Chodzi o paletę możliwości. I to jest taka gra słów. Chodzi o to w tej nazwie, że to są skarpety z możliwością wykorzystania wielu kolorów. Że jest to zabawa kolorami. W skrócie. Więc ja do tej zabawy kolorami wybrałam oprócz czarnego włóczkę skarpetkową ze sklepu Hobby z zeszłego roku z kolekcji halloweenowej, która wygląda tak. To jest resztka tego motka, który użyłam tutaj. Także zrobiłam dwie skarpety minus czarny opal i zostało mi jeszcze tyle ze 100-gramowego motka, czyli bardzo dużo. To są skarpetki Beetlejuice'owe. Ktoś to nazwał, nie pamiętam kto, bardzo trafnie. Są to kolory bardzo kojarzące mi się z tym filmem Sok z Żuka, którego teraz druga część wyszła chyba miesiąc czy dwa miesiące temu, gdzieś w okolicach Halloween. I ja bardzo lubię ten film. Oglądałam pierwszą i drugą część. Druga jest o wiele fajniejsza od pierwszej, ale trzeba zobaczyć pierwszą, żeby zrozumieć drugą. Bardzo się cieszyłam, że wybrałam tę włóczkę, bo ona totalnie wygląda jak z filmu Beetlejuice. W ten sposób moje skarpetki w mojej głowie przybrały nazwę skarpetek halloweenowych. No i rzeczywiście też robiłam je już jesienią, także z myślą o takich udziergach halloweenowych. A nie wiem, czy wiecie, ale w Polsce raczej nie, ale w Stanach właśnie takie kolory Halloween to są właśnie fioletowy z zielonym i pomarańczowy, no i czarny, tak? Pomarańczowy, czarny, ale właśnie taka kombinacja fioletowo-zielona to jest właśnie też kojarzona z Halloweenem. Ta włóczka pokażę wam tutaj, jeśli jest na stanie w Hobby zdjęcie, jak wygląda, a jeśli nie, to znajdę zdjęcie, jak wyglądała przed zużyciem jej, dlatego że ja wyciągałam z niej różne kolory. Ona ma taki ciemny fiolet, jaskrawy zielony, ciemny zielony i ten morski. To są wszystko kolory, które tutaj widzicie. Fiolet, morski, ciemna zieleń, jaskrawa zieleń. Natomiast jak tutaj zaobserwujecie, to jest jeszcze taka biskupio-buraczkowy róż oraz fiolet. Ten róż przechodził w fiolet, tak jak tutaj możecie zaobserwować. Ja trochę pocięłam ten motek, wyciągałam z niego, żeby fajnie się układały kolory i żeby było jak najbardziej szalenie. Bo o to właśnie chodziło, taki był zamysł tych skarpetek, żeby one były szalone i kolorowe. Więc jak widzicie, w tym motku już nie zostało nic różowego i nic fioletowego. Został prawie taki fioletowy na granicy czarnego. Bo jakbym się zdała na ten motek, to one by aż takie nie były. Dlatego ja go pocięłam, on w pewnym momencie był w trzech częściach, bo ja robiłam dwie skarpety równocześnie i zmieniałam te motki. Rozgadałam się o tym motku, ale po prostu on mi się bardzo, bardzo, bardzo podobał. Jest w nim taka różowa nić lureksowa, pokażę wam z bliska. Ktoś się mnie pytał, czy ona nie drapie. Nie drapie. To jest naprawdę kawał roboty i bardzo lubię w nich chodzić. Już je miałam kilka razy na sobie. Są bardzo ładne, bardzo je lubię. Zakładam je najczęściej na czarne getry i mam czarną nogawkę i na wierzch, na tych getrach po prostu wyciągam te skarpeciochy i tak chodzę dumnie, trzymając je na zewnątrz, pokazując je po prostu wszystkim. Jeśli chodzi o skarpetki i włóczki, no to obie były to skarpetkowe, takie 75% wełna, ale nie żadne merino, tylko wełna jak na skarpetki i 20-25% nylon. Tutaj jeszcze do tego był chyba 1, 2 albo 3%, już nie pamiętam, ale bardzo mały dodatek poliestru, czyli właśnie tej nici błyszczącej. I tyle. Numer 14. Żegnamy się ze skarpetkami i teraz pokażę wam udziergi, których nie mam. W środku lata robiłam taki zestaw dla mojej siostrzenicy nastoletniej. Czapkę, komin i opaskę. Pierwsza była czapka i to jest czapka ze wzoru Hipster Hat od Petit Knit. Pokażę wam tutaj zdjęcie tego wzoru. Natomiast ja jej nie zrobiłam ściągaczem 2x2, tylko ściągaczem 1x1, bo taki się podobał mojej siostrzenicy. Czapeczka wyszła taka malutka. Robiłam ją na drutach 2,75 z pojedynczej nitki Merino BB od Langyards. Dlaczego taka włóczka? A to dlatego, że taką sobie wybrała właśnie moja siostrzenica podczas wizyty stacjonarnie w Edziewiarce latem. To był taki kolorek. O ten.
I to było Merino BB, to jest 50 gramów 200 metrów. Zrobiłam zgodnie ze wzorem. Czapka ma odpowiedni rozmiar, chociaż robiłam na mniejszych drutach, bo po prostu miałam mniejszą włóczkę, ale za to robiłam rozmiar kobiecy jak dla dorosłej osoby, a nie dla dziecka. Dlatego finalnie ona wyszła dobra. Czapka wyszła cieniusieńka, taka naprawdę drobniusieńka, cieniusieńka, ale to dobrze, bo ona mieszka za granicą, jej nie potrzeba ciepłej czapy, trzeba jej taką po prostu, żeby tylko merino ją chroniło od wiatru, a nie żeby ją tam jakoś specjalnie dogrzewało zimą. I jak zrobiłam jej tę czapkę, no to powiedziałam, że zostało mi merino i że mogę jej coś dorobić, na przykład komin do kompletu. No i teraz sobie wyobraźcie, że posadziłam ją przed stroną Dropsa, mówię, wybieraj. Dałam jej wszystkie te wzory na tablecie i mówię, wybieraj. Ze wszystkich wzorów Dropsa, absolutnie wszystkich na stronie, wybrała dwa. Z tego jeden, w opinii jej mamy, był niepraktyczny, dlatego został mi jeden jedyny wzór do wykonania. Ten wzór pokażę Wam tutaj. No i sobie wyobraźcie, że tak jak czapka była na 2,75, tak komin we wzorze jest na ósemkę. Ale jak wykorzystać włóczkę, którą mam na 2,75 do kominu na ósemki? No właśnie tak, żeby zrobić dziki miks. Zrobiłam, to już jest przewinięte, o właśnie się rozwija, oj właśnie już zonda skacze, zaraz będzie miauczeć. Już zonda zobaczyła włóczkę. To jest przewinięte motek z potrójnej nitki. Dokupiłam po prostu dwa bardzo pokrewne kolory, też w Edzie wiarce. Dokupiłam dwa bardzo pokrewne kolory. Trochę grubszego merino, bo to jest merino 100 i z innej firmy, firmy Ispe, to jest włoskie merino, 50 gramów 100 metrów i z takiej potrójnej nitki, czyli jedna merino 100, jedna merino 100 i jedna merino 200 z Langa, ale też w takim trupio-fioletowym, bladym kolorze, z takiej kombinacji wykonałam komin. Nawinęłam sobie to na nawijarce, żeby to był jeden cały motek. Ale to jest po prostu, tak gryzie karton od Walentyny z włóczkomaniaczki. Tam tu miałczy po włóczkę, bo zobaczyła, że bawimy się włóczką, a ona ostatnio bardzo lubi. Z takiego motka powstał komin. I teraz dopiero jak zobaczycie zdjęcie tego komina, to będziecie mogli sobie wyobrazić, dlaczego powstał taki kolor, a nie inny. To są dwa odcienie fioletu i jeden odcień takiego bladego bardzo różu. Kolor się bardzo podoba mojej siostrzenicy i w ten sposób rozwiązałam problem drutów 8 mm i ten komin zrobiłam. I po tym jak to zrobiłam, to jeszcze mi została włóczka, no bo przecież dokupiłam nowe motki, tak? A nie wiedziałam ile mi zejdzie, nie miałam pojęcia. To jeszcze z tego Merino BB, tego cieniutkiego, zrobiłam Frani opaskę i to był kolejny test z kroszetek, bo to była opaska właśnie, która była elementem kursu szydełkowego sprzedawanego przez kroszetki. Także wykonałam cały zestaw w tych kolorkach, takich zupełnie nie moich. Jeszcze mi zostało trochę, jak widzicie. I myślę, że moja siostrzenica lub jej mama, moja siostra, dostaną kolejne rzeczy z tego, no bo... No chyba, że komuś to sprezentuję, bo to takie kolory bardzo, bardzo, bardzo nie moje. Raczej mój mąż też nie będzie w nich chodził. Podsumowując, wykonałam trzy rzeczy dla siostrzenicy, czyli 15, 16, 17. I teraz będzie ostatnia rzecz, też taka, której nie mam, ale przynajmniej mam dużo zdjęć. I tutaj zaraz wyskoczą te zdjęcia. I tutaj się chwilę zatrzymam na akcji pogromcy zapasów, którą rok temu pierwszy raz chyba, a w tym roku drugi raz zorganizowała Agnieszka Kuczyńska z profilu Kuczyńska Nit. Wyobrażam sobie, że może nie wszyscy korzystają z Instagrama, dlatego krótko opowiem. Akcja pogromcy zapasów to jest taka akcja, w której robimy różne rzeczy w październiku, po to, żeby zmniejszyć swoje zapasy. W zeszłym roku był zakaz kupowania, w tym roku nie było zakazu kupowania. I ta akcja wyglądała w zeszłym roku trochę inaczej niż w tym, ale generalnie zamysł jest taki, żeby pozbyć się nadmiaru włóczek. Na różne sposoby. Można sprzedać, można oddać, można je przerobić, jak kto chce. I w tym roku takie były zadania, i co tydzień można było coś wygrać od sponsorów, bo Agnieszka rozhulała tę akcję na tyle, że już ma nawet sponsorów, którzy obdarowują osoby biorące udział w tej akcji. I w jednym tygodniu był taki temat, zrób coś dla innych. I ja to akurat połączyłam z wykonaniem czapki. Czapki dla inicjatywy Knitting for Ukraine,
czy też, jak w mojej głowie to brzmi, Knitting for Ukraine. Ale przeczytam to po bożemu ładnie, Knitting for Ukraine. I jest to taka inicjatywa prowadzona przez dziewczyny z Opola, których rodziny, znajomi, kuzyni, partnerzy walczą na froncie ukraińskim na wschodzie Ukrainy. I one po prostu zbierają różne rzeczy, które im dosyłają, żeby im trochę ułatwić życie na tym froncie. Słodycze, herbaty, taką żywność przetworzoną, którą można łatwo przyrządzić, skarpety, ocieplacze. No i w świecie dziewiarskim ta odsłona tej akcji wygląda tak, że robimy skarpety lub właśnie czapki komin. I w ramach pogromców zapasów wyciągnęłam zapasy mojego Dropsa Snow. Pokażę Wam w jakich kolorach. Trochę mi zostało tego ciemnego, zielonego. Bardzo ładny kolor swoją drogą, naprawdę piękny. Ten ma coś z mchem albo lasem, a ten zielone jabłuszko. Pokażę Wam cały motek, bo mam akurat. To znaczy miałam, dopóki zonda mi nie ukradła. Jestem. Odzyskałam motek. Włóczka Drops Snow. Ona podobno się kiedyś nazywała inaczej, ale tak mówi legenda, ale nie jestem w stanie tego potwierdzić. To jest 100% wełna. Taka niezamiękka, delikatnie mówiąc. Grubiutka, na druty według producenta na dziewiątki, ale jeśli ktoś chciałby zrobić skarpetki albo czapkę, to chyba lepiej na mniejszych drutach. Ja robiłam, zdaje się, czapkę na drutach 6,5. Ponieważ miałam resztki dwóch motków, to postanowiłam je wykorzystać właśnie w ramach pogromców zapasów. I zrobiłam taką czapę idealnie w takich maskujących kolorach ciemnej i jasnej zieleni. I taką czapę dużą z podwójnym wywinięciem, czyli właściwie z potrójnym. Taką na wzór osrochata, tak wam powiem. Wprawdzie sama mierzyłam obwód tak na oko, ale sugerowałam się wzorem od Petit na osrochat. Czyli najpierw było takie zawinięcie i potem dopiero właściwa czapka. Czyli 1, 2, 3 warstwy drop snow. Ta czapka ma w tym pasie tutaj uszu i czoła. I jedną warstwę tam dalej. Czapa wyszła ciepluchna, duża. Na pewno przyda się tam na tych terenach, gdzie zimą jest grubo poniżej zera. Bardzo się cieszę, że wykonałam tę czapkę, że mogłam wspomóc tę akcję. Jest ona bliska w jakiś sposób mojemu sercu i cieszę się, że to zrobiłam i na pewno będę jeszcze robić rzeczy, zwłaszcza, że właśnie mam na drutach skarpetki, ale o tym kiedy indziej. Także ta czapa jest udziergiem numer 18. I na koniec powiem Wam jeszcze jedną ciekawą rzecz. Tak jak Wam wspominałam, w pogromcach zapasów są też nagrody. I w tym tygodniu, w którym trzeba było zrobić coś dla kogoś innego, a nie tylko dla siebie, dostałam wyróżnienie za tą czapkę. Chyba za opis tej rolki, bo napisałam tak z serca, dlaczego i po co to robię. I zostałam wyróżniona nagrodą od pracowni piętki. Jest mi bardzo miło, bardzo dziękuję. Teraz Wam pokażę, bo właśnie niedawno przyszła. Pracownia piętki to jest takie konto prowadzone na Instagramie przez Paulinę, która zajmuje się tworzeniem różnych przedmiotów poprzez zatapianie w żywicy różnych elementów natury. Mogłam sobie wybrać zestaw guzików, bo wygrałam właśnie zestaw guzików i mogłam sobie wybrać tematykę. Ja oczywiście poprosiłam o jesienne. A jakże? Teraz Wam pokażę te guziki. Będę pokazywać, ponieważ każdy jest inny, to będę pokazywać pojedynczo. Niektóre mają kwiatki, niektóre mają listki. Jeden guzik ma jakieś takie ziarenka, nasiona, wygląda jak kos zboża. Przepiękne są po prostu te rzeczy. Uwaga, pokazuję. Pokazuję tak, nie wiem jak będzie z ostrością, zastanawiam się jak... O, może tu, na tle tego przedpokoju mojego będzie najlepiej widzieć. Jeden. Dwa. Tu jest jesienne szaleństwo. Trzy. Cztery. Pięć. Ten się już powtarzał z takimi kwiatkami. Zobaczcie ten. Ten jak zobaczyłam, to od razu powiedziałam, no ten to wzywa mokosz. Zawsze mi się kojarzy taka właśnie słowiańska bogini wywianku z ziół i kwiatów idąca przez pole we wrześniu, kiedy właśnie zboża są takie złote. I teraz zobaczcie to. Ten kolor taki pomarańczowy, to jest, nie wiem, czy to jest jakiś nagietek, czy coś, trochę nie znam na kwiatkach, szczerze mówiąc.
ale to jest coś tak pięknego. I muszę powiedzieć, że też proces zamawiania u Pauliny to jest sama przyjemność. Ja wiem, że to była nagroda, ale ona dokonała wszelkich starań, żeby mi przypasować, przecież mogła mi wysłać cokolwiek. Ja bym się cieszyła z każdej nagrody, ale nie, ona poszła, poszukała, mówiła, że akurat nie ma na stanie, że zrobi. Widać, że wkłada serce w swoją pracę. Nie wiem, czy to jest hobby, czy praca, tego akurat nie wiem, bo nie znam osobiście Pauliny, ale wiem, że tworzy piękne rzeczy i rzeczy z sercem. Także jak chcecie sprawdzić, co ma Paulina w swojej ofercie, to podlinkuję Wam tutaj konto, to nazywa się Pracownia Piętki. I dostałam jeszcze jedną rzecz, a w ogóle nie było tego w opisie nagrody. I Paulina wysłała mi jeszcze zatyczki do drutów. I to takie też jesieniarskie, jest napisane Good Vibes and Hot Coffee. Więc totalnie jesieniarską paczuszkę dostałam. A w ogóle z tą paczką to były takie przeboje, bo InPost ją zgubił, ale znalazł. Paulina mi już 10 razy przepraszała, chociaż to w ogóle nie jej wina. Z przebojami, ale w końcu dostałam wszystko. Dziękuję pięknie, dziękuję bardzo Agnieszce i dziękuję Paulinie i za to wyróżnienie i oczywiście za piękne nagrody. I to jest na razie koniec moich udzielków, 18 udzielków. Resztę przekażę Wam w następnym odcinku, zwłaszcza, że jeszcze kończę wspomniane skarpetki dla Ukrainy. I zobaczymy się w następnym odcinku, gdzie pokażę kolejną partię jesiennych udzielków, jesiennych tych, które wykonałam jesienią, czyli przez cały październik i cały listopad. A tymczasem dziękuję Wam za ten odcinek i bardzo Wam też dziękuję za to, że dajecie łapkę w górę, za to, że komentujecie i dziękuję nowym obserwatorom, bo po ostatnim filmie kilka osób mi przybyło, a wiem, że wcześniej przez moją nieobecność ubyło trochę. No, przykro mi, ale co zrobić? No. Rozumiem, że nie każdy chce subskrybować konto, na którym nie ma cały czas nowych treści. Także szczególnie dziękuję osobom, które nie odsubskrybowały, a także tym, które przyszły nowe. Postaram się, żeby teraz już regularnie pojawiały się nowe treści. Słabszy okres mam już za sobą, a zaraz zaczynają się vlogmasy, czyli w grudniu będziecie mnie widzieć prawie codziennie, w krótkich, ale częstych filmach. Ale jeszcze przed grudniem pojawia się jeszcze raz w listopadzie z jesiennymi udzierkami. Dzięki za ten odcinek. Ja mam na imię Małgorzata, a to był Rysioblog.